Siema kochani, witam was bardzo serdecznie, witam was na Paplarni i chciałam was zaprosić do nowej serii, która będzie na tym kanale, czyli komentujemy nowy program telewizyjny, który jest na Netflixie, Love Never Lies. Jestem ciekawa, czy już go oglądaliście. Ja go właśnie chcę włączyć, usiąść sobie wygodnie na luzie i słuchajcie, komentować, co tam się będzie działo. Jestem ciekawa, czy wy już właśnie oglądaliście i jaką macie opinię na ten temat. Ja przyznam szczerze, że oglądałam wersję chyba hiszpańską, pierwszy sezon i właśnie jestem ciekawa, na ile będzie to, że tak powiem, zerżnięte z hiszpańskiego, z serii hiszpańskiej, prawda? Z tego pierwszego sezonu. Czyli będzie tak, że zamieszkają parę w willi, potem ich rozdzielą prawdopodobnie na dwie wille, tak jak było w pierwszym sezonie, raczej to będzie podobnie wyglądało. I dołączą do jednej grupy singli, żeby zobaczyć, czy tam będzie jakaś pokusa. Widzę, że to już jest podobnie zrobione, wiecie, rajski klimat, basenik, przyjemnie, egzotycznie, to sprzyja uczuciom. No i zobaczymy, do czego to prowadzi. I ciekawa jestem, czy niektórzy przyjdą do programu dla pieniędzy, czy raczej przyjdą do programu, żeby ratować swój związek. Na ile będzie to prawdziwe, prawda? I też zastanawiam się, czy te pary oglądały poprzednie sezony. Na ile będą potrafiły, wiecie, już nie grać tak naturalnie, tylko pod publikę. To jest ciekawe. No, no i wjeżdża pierwsza para, Lila Andrzej, 28-30 lat. Taka już para, słuchajcie, dorosłych ludzi, prawda? Chyba wiedzą już, czego chcą. Na pewno jestem przekonana, że będą tak dobrane pary, żeby to były pary z problemami, pary, które się nie dogadują, gdzie są zdrady. No bo wiecie, to ma się klikać, to ma się oglądać, więc musi być kontrowersyjnie. Zobaczymy. W ogóle ten Andrzej mi kogoś przypomina, kogoś jakby z YouTube'a. A Lila przepiękna, od razu mi się skojarzyło, że wygląda jak Pocahontas. Przepiękna kobieta, słuchajcie. Czyli tutaj chodzi o to, że ten Andrzej jest bardziej niewierny pewnie i wiecie, i Lili to przeszkadza, pewnie ona zgłosiła ich do programu. Aniołem, a ja diabełkiem. Tak, tak, zgadzam się z tym. Brak komunikacji w związku, to jest bardzo częste, no nie? Ale może się dogadają, słuchajcie, może im ten program pomoże. Słuchajcie, i tak dobrze, że chcą walczyć. Bo teraz bardzo często jest tak, tak mi się wydaje w związkach, że ludzie po prostu się poddają, rozchodzą, nie to nie. A tutaj przynajmniej chcą walczyć, więc plus za to. Chciała go przytulić, a on ten szampan, szampan górą. Ida i Mateusz, 20 i 24 lata. Zobaczcie, zupełnie różne są te pary, prawda? Te dwie i tu już młodsi ludzie. No, widać jednak, że ta para świeża, która właśnie przyszła, jest młodsza, prawda? Widać to. Ale w ogóle ładni ludzie, nie? Jędrzej i Bruno, 28-27 lat. Słuchajcie, jak z rozmachem tym wpłynęli. I Jędrzej to samo zauważył, jacy ładni ludzie. Skąd oni wzięli te dwa pieski? Czy oni by przylecieli na wyspę, czy gdzieś z psami swoimi? Dajcie znać, kurde, zaskoczyło mnie to. Czy to już po prostu taka ustawka pod fajne ujęcie? Jędrzej jest bardzo otwarty i chciałby, żeby ten związek, wiecie, się rozwijał, a jego partner taki zachowawczy. Jędrzej sugeruje, że albo ten związek zacznie się rozwijać, albo idziemy do przodu, albo się rozstańmy. Ja to tak rozumiem. A wiecie, co mi jeszcze przyszło do głowy? Że bardzo ładne są przebitki i bardzo fajnie jest to ogólnie nagrane. Kolejna para wchodzi. Wiktoria i Jasiek, 23-25 lat. Ej, słuchajcie, para jest bardzo oryginalna z wyglądu, widzicie to? Szczególnie Wiktoria, zobaczcie, ona ma swój styl. I widać, że te pary jednak są dobrane tak, żeby każdy był różny. Żebyśmy my oglądający znaleźli jakichś swoich faworytów albo kogoś, kto jest podobny do nas. No tak, pewnie o to chodzi. Jasiek konkretnie, on przyszedł wygrać, słuchajcie. Niby go sam się nie zgłosił, ale wygrać, czyli on by nie poszedł do programu ratować związek, ale jak usłyszał, że jest wygrana 200 tysięcy, to stwierdził, co, ja już idę? I kolejna para wchodzi, Kasia i Kornel. Piękna kobieta. 22-22. Typowo słowiańska uroda.
Typowa Słowianka, piękna, naprawdę. Chłopak też niczego sobie. Naprawdę pięknych ludzi dobrali. W ogóle my Polacy jesteśmy piękni i młodo wyglądamy. Aktualnie jestem tutaj, bo niczym się nie zajmuję. O, Kasia się niczym nie zajmuje, czyli nie studiuje chyba. Albo skończyła może już studia. I zobaczcie, pary są z różnym stażem, zauważyłam. I ostatnia para? Bernardeta, Dominik. Też starsza para chyba, 28-25. No, ten chłopak to wygląda jak jakiś Ken. Przypomina mi jakiegoś Kena po prostu. Bardzo wysoki, przystojny. Bernardeta, piękne włosy. Ale Bernardeta wydaje się być poważniejsza niż ten chłopak. Nie wiem, czy mi się dobrze wydaje. Zobaczymy, jaka to będzie dla Was przygoda. Tak sobie pomyślałam, że może dla niektórych z nich to są w ogóle pierwsze takie egzotyczne i takie, wiecie, fancy wakacje. To też im mogło skłonić do udziału w programie. Ale jest pięknie tam, zobaczcie, naprawdę jest przecudnie. Uważacie, że taki program jest w stanie zweryfikować Wasze uczucia prawdziwe? Sprawić, że wiecie, że wariograf Wam odpowie, czy Wy macie z kimś być, czy nie? No nie wiem. Uczucia na bardzo trudną próbę, która albo pozwoli umocnić relacje, albo sprawi, że rozpadnie się raz na zawsze. Przyszła Maja Bohosiewicz, powiem Wam, że też wygląda prześlicznie, no i zrobiła wrażenie chyba na osobach biorących udział w programie. Ciekawe, co im powie, jakie będzie pierwsze założenie. Czy już jakaś prawda, kłamstwo? Spodziewają się, powiedzieli, tego, co ich tutaj czeka. Ja myślę, że się nie spodziewają. Ale wiecie, oglądali poprzednie edycje na bank. To, co Was łączy, to fakt, że w Waszych związkach pozostają pytania bez odpowiedzi. Czyli coś mają do ukrycia. Mamy tu detektywa i normalnie wyrocznia Waszego przyszłego życia. I takich, wiecie, straszy trochę Maja, straszy. Z ruchu gałek ocznych? Wariograf dostrzeże najmniejsze kłamstwo. Z ruchu Waszych gałek ocznych. Ja myślałam, że to wiecie, trzeba się podpiąć dokładnie pod sprzęt i że sprzęt wykryje, czy Wam wzrasta tętno, jak oszukujecie i tak dalej. Muszę poczytać o tym. No ja się zestresowałem trochę. Ej, no ale to jest trochę za dużo powiedzieć, że nie ma możliwości, żeby maszyna nie wykryła prawdy czy kłamstwa. Ja myślę, że ona może się pomylić. Jasiek jest pewny siebie, mówi, że nic to totalnie nie ma do ukrycia, ciekawe. Zobaczcie, mężczyźni tych czasów. Jesteśmy 2 lata w związku, ale jestem młody, to się rozstajemy na miesiąc, dwa, a ja poczuję, jak to jest być singlem. Czy to jest w porządku? Czy to jest odpowiedzialność? Zobaczcie w ogóle, jakie te przebitki są takie, żeby pokazać, że ktoś jest taki mega sexy. No ja bardzo tęskniłam za Kornelem, robiłam wszystko, żeby do mnie wrócić. Ale nieźle, że Kasia tak walczyła o Kornela, chyba była mocno zakochana. Jak to jest możliwe, że jej nie powiedział, że ją kocha? Wrócili do siebie, ale nie powiedział, że ją kocha? Nie powiedział mi, że mnie kocha, więc nie wiem tak naprawdę, na czym stoimy. To nie wiem, czy to jest normalne? 100 tysięcy jest do wygrania, a ja nie powiedziałam 200? 100 tysięcy jest do wygrania. Zobaczcie, kto się najbardziej ucieszył. Nie wiem, czy nie Jasiek. Wszyscy się cieszą. 100 tysięcy drogą nie chodzi. A, czyli podwoić mogą, pewnie jak mówią prawdę i nie kłamią, to będą podwajać, a pewnie będzie im odejmowane z puli, jak będą, wiecie, oszukiwać. Tak było w hiszpańskiej edycji. Czyli zwycięzcą w takim programie może być tylko jedna para. No w sumie to jest logiczne, jakby mieli to podzielić na 6 par, to by było bez sensu. Jesteśmy parą od niecałego roku. Tak, jeszcze będzie chodził jak zegarek. Jeszcze będzie chodził jak w zegarku, wiecie co? To jest takie trochę zarozumiałe powiedzieć tak przed kamerami. Ja wiem, to pewnie był żart, ale takie trochę zarozumiałe. Mam wrażenie, że ona jest taka dominatorka w tym związku. Ja w tym momencie już opowiem na życie, ja jeszcze sobie... On chce po prostu się dziewczyną wypowiedzieć, daj mu! Ja pierdzielę! No powiem Wam, że tak słabo trochę to brzmi. Wiktoria i Jasiek. Nie zdrada, były zdrady w ich związku i ogień za ogień, no to tam się grubo działo. Wiecie co, to od razu się nasuwa, są siebie warcie, ale no pewnie, że był mało dojrzały, no kurde, na tym to nie polega, że jedno sobie robi co chce i drugie. Ale powiem Wam, że ten strój Wiktorii jest trochę, bym powiedziała, nieskromny. Nie wiem, jak Wy to widzicie. Taki odważny, o!
Jest pewna Jaśka, która ją zdradził kilkakrotnie. Czyli oni nie przyszli naprawiać związku. Ja się drugi raz mówi, że przed pogromą. Trzeci raz to powiedział, ale w ogóle jak? Jak bezpośrednio? No, człowieku, trochę skromności. Tak jak mówiłam, tam każdy siebie praktycznie zdradza. To są związki po mega przejściach, słuchajcie. I jeszcze mają odwagę mówić o tym, tak wiecie, ogólnie, publicznie. Wszyscy się dowiedzą, rodziny, odważni są. Ale no może się pomylić, wiesz. No chyba nie. Ale to skłamać? Znaczy nie, no chcę mówić prawdę, oczywiście. Nie chcą sobie mówić wcześniej, jakie chcą zadać pytanie. To dobrze, słuchajcie, bo powinni nie sugerować, nie? Na początku, jak zaczęliśmy spotykać, to Dominik niestety zdradził mnie. Też tak pomyślałam, że to Dominik ma coś bardziej ukryte za kołnierzem. Zobaczcie na jego minę, on wygląda no przerażonego, on wie, że ją zrani chyba. Tak to wygląda, może się mylę. Najwyższy czas zadać sobie samemu te najtrudniejsze. Ale jesteście tu, bo nie ufacie? No, jest parę tematów nieprzypadnych, ja mam, tak. Czyli są tu niektórzy, bo nie ufają. Tu będą jakieś pogawędki, ale ja chcę, słuchajcie, zobaczyć bardziej, jak się spotkają i kto kłamie, kto mówi prawdę. No, czyli pierwsze, wiecie, poznanie prawdy i kłamstwa. Jestem ciekawa ich reakcji. Czy miłość naprawdę nie kłamie? Która para pierwsza? Chodźcie. Kasia i Kornel. Tu chyba Kasia, przez to, że ten związek się rozpadł i ona zabiegała o Kornela, chyba ona ma więcej pytań. Czy w przerwie, podczas relacji z Kasią, miałeś kontakt seksualny z inną kobietą? No to będzie prawda. Prawda. Mina Kasi. Widzicie minę Kasi? Chyba o tym nie wiedziała, słuchajcie, bo ma taką minę. Nie wiedziałaś? Nie wiedziała. No nie pytałaś. Sorry, nie pytałaś. No zeszliście się, powinieneś być szczery. Było takie pytanie, nie pytałem Kasi. Było. Było, pytała go, czyli albo nie odpowiedział, albo skłamał. No to słuchajcie, zaczyna się z grubej rury. Od razu mi szkoda tej Kasi. No chyba raczej nie zamawialiśmy na ten temat. Znaczy... Nie spodziewałam się tego, bo to... Że nigdy w życiu byś o tym nawet nie pomyślał. Zawiódł ją. Po co ty tak właśnie mówić o sobie, co? Widać, że jest jej ciężko. Myślała, że jest dla niego taka, wiecie, wyjątkowa jedyna, a tu się okazało. Dobra, nie byli razem, może już nie chciał do niej wracać, miał prawo jako singiel robić co chce, ale z drugiej strony, jak już wrócili do siebie, to ta szczerość chyba jest istotna. Zdarzyło się po alkoholu, ale teraz już raczej nie pije. Teraz. To się wydarzyło na wyjeździe. Pytałam cię, powiedziałeś, że nie. Słuchajcie. Na wyjeździe z kolegami, a Kasia nic nie wiedziała. Jak nie? No Kornel chyba 500 razy się ciebie pytał. Który ci wyjazd chodzi? Ale o który ci wyjazd chodzi? To co, Kornel, było tego więcej? No drugi. Czyli? A tam nie pytałaś. Ale gdzie? Ale powiem wam, że Kasia i tak zadaje takie normalne pytania, jest spokojna. Nie wiem, czy inna kobieta by była taka spokojna, czy po pierwsze byś już nie popłakała, po drugie, czy już byś nie zaczęła krzyczeć. Na tym polega, Kasia, ten program, wiedziałaś. Tu Kornel kręci, po prostu nie zależało mu chyba wtedy na Kasi i stąd tak kręci, co? Już nie wie, co ma powiedzieć, jest mu widać głupio. Raczej nie pisaliśmy, jak byłem tam. No pisaliśmy ze sobą, Kornel, co ty gadasz? Źle wyglądam teraz w Kasi oczach. Ej, słuchajcie, czy to jest tylko tak, źle wyglądam w Kasi oczach? To nie jest takie proste, źle wyglądam w czyichś oczach. Ludzie zdrady sobie często w ogóle nie wybaczają. Ciekawe, co Kasia powie, czy jest dla pieniędzy z Kornelem? Nie. No grubo. Kasia, kobieta naciska na powrót, bo jej zależy na Kasie faceta? Nie wiem, czy tak jest. Mógłby być taki powód, dlaczego tak bardzo Kasia naciskała na ten powrót. Skoro zakochałaś się, jak był biedny i później po prostu zdobył te pieniądze, no to miłość dalej trwała, poza tym wróciła do niego. Dziwne to jest. Zakochałam się w Kornelu wtedy, kiedy nie miał pieniędzy. Ja myślę, że czasami zawodzi ten sprzęt, ale może się mylę. Kasia się oburzyła chyba. Manipulacja, po prostu ja to odbieram tak, nie mają się do Kaśki o co przyczepić, więc po prostu musieli tak podkręcić to, bo ktoś tam jemu powiedział, bo on zadał takie pytanie. Kolejna para, zobaczymy co tutaj się działo. Czyli Andrzej ufa Lilii, a ona jemu nie i zobaczymy jakie będą pytania. Pewnie będzie do Andrzeja, czy ją zdradził więcej niż raz. Czy w poprzednich związkach zdradzałeś swoje były partnerki? W poprzednich związkach? Prawda.
Jaki ci ludzie mają kręgosłup moralny? Gdzie tu jest w ogóle, wiecie? Ja pierdzielę, gdzie oni mają w ogóle honor? Ta odpowiedź to? No jak ona ma mu ufać? Wiedziałam, że zdradzałeś poprzednie partnerki. I wiecie jak to jest? Raz se chłopak spróbował i potem drugi związek też mu się udało. I on już by tak według mnie dalej brnął, wiecie. Kolejny związek, kolejne zdrady, udaje się. To jest mega nie fair. Zdrada to zdrada. Trzeba zacząć od, kurde, pojęcia. Zdrada, czyli że zdrada to może jednak nie jest zdrada. Zróbmy tak, że słuchajcie, pocałunki, przytulanie innej osoby to już nie jest zdrada, a zdrada to tylko łóżkowa. Bez sensu. Na razie zaskoczenie, albo udało się przepracować. Tak jak miałam do Andrzeja 80% zaufania, to dzięki tej odpowiedzi mam 70%. Czyli coraz lepiej. To jest budulec związkowy, nie? Ile było partnerek, które zdradzałeś? Zawsze dwie. W jednej wiedziałaś? W jednej z tym ja. Czyli zdradził. Taką fajną, piękną kobietę. Ale prawdę powiedział. Dostali kasę za tą przykrą prawdę. Czy nadal żywisz urazę do Andrzeja za pocałunek z inną dziewczyną? Odpowiem. Tak, myślę, że żywi. Myślę, że każda kobieta żywiłaby bardzo długą urazę do zdrady, no. Żywi urazę, tak jak mówiłam. Pomyśl teraz, Andrzej, jak ona się czuje. No tak, nie ma idealnych związków, ale trzeba mieć do siebie zaufanie i nie oszukiwać się, nie zdradzać. Kolejna para. Co to było te ci? Widzieliście to? Ja wiem, że to jest tak zmontowane. Czy kiedykolwiek ukrywałaś to, że jesteś w związku z Mateuszem? Nie. Kłamstwo będzie, bo wiecie, musi być kontrowersyjne. Ja też chcę to usłyszeć. Próbowałam sobie przypomnieć sytuację, w której faktycznie mogłam coś ukryć i uważam, że takiej sytuacji nie było. Może i ma rację. Ci prowadzący w każdym z tych sezonów tak... Nie, nie. Zawsze mówi prawdę urządzenie. No dobra, przewijmy, bo to było słabe trochę. Czy Ida daje ci odczuć, że jesteś od niej gorszy? To co mi się wydaje, że ona tak dominuje i tak go zniża do poziomu? A z drugiej strony jest też kobietą, która sprawia, że czuje się najlepiej na świecie i... Mateusz, ale pytanie nie było, czy jesteś gorszy w sprzątaniu, albo czy gorzej myjesz podłogę. No i to już właśnie to, jak ona komentuje jego wypowiedź, to właśnie go teraz publicznie upokarza, że on nie zrozumiał pytania. A dokładnie o tym jest mowa, dziewczyno! Myślę, że jak ona to obejrzała później, Ida, to stwierdziła, że tu przegięła. Naprawdę. On dobry podał przykład. Ja tam zrozumiałam, a wy? Dominuje Ida. Pewnie, że dominuje Ida. Bruno i Andrzej. Czy Andrzej wie o wszystkich twoich intymnych relacjach ze współlokatorem? Nie. To było przed naszą relacją. Czy powiedział prawdę? Tak. Zastanowił się. Naszym związkiem, na pewno, na pewno. Coś tu kręci. Jak on kręci? Od kiedy jesteś z Andrzejem, to nic się między wami nie wydarzyło. Tak, tak, nic. Ucieszył się Jędrzej. Odetchnął. Czy zabrałeś Bruna z klubu w Trójmieście, bo chciałeś coś przed nim ukryć? No powiedz. Tak. Co chciałeś ukryć? Tak, się wie. Coś mi tam nie pasi. To jeszcze się okazało, że tam jest mój toksyczny były, który lubił robić dramy. Wiki i Jasiek teraz, no jestem ciekawa tej pary. Wiecie co, dobrze się to ogląda, bo jest to takie ciekawe troszeczkę wejść z buciorami, że tak powiem, do czyjegoś życia. Ludzie lubią takie programy. Jesteście siebie pewni? Tak. Tak. 100%. 200. 300. Jacy są siebie pewni? Taka trochę powiem wam, że ta wypowiedź żenuła. Jasiek. Ukrywasz przed Wiki jakieś swoje zdrady. Powie, że nie i będzie kłamstwo. Tak. Są siebie na 1000%, 10 000 pewnie on ukrywa zdradę. Na ten moment nic nie ukrywam. No ale pytanie było dość konkretne. Czy ukrywasz jakieś zdrady? Myślę, że ona sama nie chciała do końca o tym wiedzieć i... Chciałam. To tłumaczenie facetów, że albo nie zapytała precyzyjnie, albo nie chciała wiedzieć, albo w ogóle mnie nie pytała, dlatego nie mówiłam. Czy zdradziłaś Jaśka więcej niż 2 razy? Tak. Co za idealny związek! Cieszę się, że mam więcej pieniędzy. Cieszę się, że mamy więcej pieniędzy. To nic, że ona by zdradziła 5-10 razy. Cieszę się, bo mamy więcej kasy. Co z nim jest? No i ostatnia para, słuchajcie. Dominik i Bernardetta.
Coś czuję, że Dominik jest tutaj diabełkiem w tym związku. No jest pewny siebie oczywiście. Chciałabym niepoprawnie rozmawiać o uczuciach. Czy randkowałaś z innymi facetami podczas związku z Dominikiem? Wkurzył się, że jednak była nieuczciwa. Nie dziwne. Brawo. No, czułam się źle, to w pewnym momencie potrzebowałam... A powiedziałaś mi to? Mówiłam czasem. Ale kawa i spacer to nie jest zdrada. Potrzebowałam wobec kogoś, kto będzie wobec mnie bardziej może empatyczny troszeczkę. Czyli on ją krzywdził, a ona mu robiła na złość. Ja nie wiem, czy ja teraz jestem ten zły, czy ty? A co, wolałbyś ty być po prostu zły? To dziwnie brzmi. Umawiamy się na szczerą relację, ta relacja nie jest szczera, no to... A ty jesteś zawsze szczery ze mną? Ja jestem nieszczery, ty jesteś szczera, to mamy szczerą ogólnie relację. Co on ma w głowie? Co to ma znaczyć? Czyli, że ja mogę, a ty nie? Basakra, co? Czy utrzymujesz z byłą dziewczyną kontakt, o którym nie wie Benedetta? No, pytanie, czekam. I na tym się skończyło! Nie no, słuchajcie, nie oglądamy dalej. Czyli Dominik prawdopodobnie utrzymuje kontakt z byłą, skoro wiecie, wyłączyli, ma być kontrowersyjnie, a Bernardeta mówiła, że ma no, mu za złe trochę. Jestem ciekawa kolejnego odcinka, a wy? Dajcie znać, co myślicie o tych wszystkich uczestnikach, co myślicie o ich podejściu, o tym, jak myślą, jakie mają związki, jak wyglądają. Piszcie śmiało w komentarzach. I do usłyszenia!